Lech Poznań przegrał z Bazyleą 1-3 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Diabeł nie był chyba tak straszny, jak go malowano. No właśnie szkoda, bo do przerwy był bardzo fajny mecz. Lech miał sytuację, nie wykorzystał. A druga połowa już po zejściu Kędziory, grając w dziesiątkę, już to było, no tak trochę słabiej wyglądało. A myślę, że był to zespół w zasięgu Lecha i to szkoda. A jak ocenia pan sytuację z rzutem karnym, czerwoną kartką dla Kędziory? No tak trudno mi tak na szybko powiedzieć, ale na pewno faul był, karny, czerwona kartka. Dobrze, że to Buris wybronił, ale mimo wszystko to czym dalej już dziesiątkę to już było gorzej. A czy przed rewanżem Lech ma przynajmniej jakiś tam promyk nadziei? No wierzyć trzeba, ale prawdę mówiąc no to już są małe szanse, minimalne. Została pewnie tylko Liga Europy. Kogo indywidualnie dzisiaj wyróżniłby pan w Lechu? No to przed Hamalainen mi się podobał, rozprowadzał fajne akcje, Linety, nieźle to wyglądało. Kędziora, który tam ładnie wszedł, miał jakąś sytuację. No ale to wszystko mało.